Witam Państwa. Tak jak kolega wspomniał, reprezentuję Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które jest odpowiedzialne za stworzenie platformy technologicznej, czyli jest po prostu partnerem technologicznym projektu e-podręczniki. Jeżeli chodzi o moją rolę w projekcie, to jestem odpowiedzialny za stworzenie narzędzi edycyjnych, czyli za element, dzięki któremu autorzy są w stanie przekuć swoją wiedzę w e-podręczniki. Jako że wizja rozwoju technologicznego e-podręczników na przełomie następnego roku w tej chwili jest definiowana i definiowanie tej wizji potrwa jeszcze do końca przyszłego miesiąca, temat mojego wystąpienia nie w pełni odzwierciedla to, co Państwu dzisiaj zaprezentuję. Chciałbym zaprezentować Państwu, co już można zrobić w e-podręczniku technologicznie, natomiast od Państwa chciałbym usłyszeć, co można byłoby zrobić technologicznie w e-podręczniku w przyszłości. Celowo nie chciałbym przed Państwem odkrywać naszych planów, ponieważ chciałbym, żeby zgromadzone dzisiaj wymagania w 100% pochodziły od Państwa i nie były w żadnym stopniu obarczone naszą wizją, która być może niekoniecznie i nie zawsze jest zbieżna z tym, jakie jest zapotrzebowanie nauczycieli i uczniów. Aby móc dyskutować na temat tego, czym mógłby być w przyszłości podręcznik, należy odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Pierwsze z tych pytań to jest, jaka jest tak naprawdę rola PCSS-u w projekcie podręczniki, natomiast drugie pytanie to, czym tak naprawdę jest obecnie nasz e-podręcznik. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to w skrócie można odpowiedzieć, że PCSS jest odpowiedzialny za stworzenie platformy technologicznej, czyli e-tornistra, w którym zostaną umieszczone wszystkie podręczniki i co ważne jest również odpowiedzialny za wsparcie dla różnych e. Przez różne e rozumiemy tutaj różne rodzaje zdigitalizowanych treści, począwszy od treści tekstowych, poprzez grafikę statyczną, nagrania audio, filmy, skończywszy na aplikacjach interaktywnych. Również przez różne e rozumiemy różnorodność partnerów merytorycznych, którzy biorą udział w projekcie e-podręczniki i wywodzą się z zupełnie innych dziedzin, przez co mają zupełnie inne zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o wyrażenie treści, które opracują. Chodzi jednak o takie opracowanie tego e-tornistra, aby zmieściły się w nim wszystkie podręczniki, czyli podręczniki wszystkich partnerów i były opisane takim językiem, dzięki któremu będzie można je w łatwy sposób tworzyć, w łatwy sposób rozbudowywać to, co już tak naprawdę istnieje oraz, co bardzo ważne, w łatwy sposób integrować się z platformą z zewnętrznych usług edukacyjnych. Zanim odpowiem na drugie pytanie, chciałbym uświadomić Państwu, jaki jest aktualny status projektu, ponieważ to, co widzą Państwo na platformie podręczniki, powstało praktycznie w zaledwie pół roku. Przed nami jeszcze jest praktycznie prawie 80% czasu trwania projektu. Dlatego od treści, które widzimy w tej chwili, do treści, które zobaczymy na sam koniec projektu, jest naprawdę długa droga i mogą one się zupełnie różnić. Tak jak wspomniałem Państwu, jesteśmy na etapie intensywnego zbierania wymagań. Analizujemy je od momentu pierwszej odsłony podręczników, która miała miejsce na początku października i będziemy analizowali jeszcze do końca listopada. Dlatego jeżeli Państwo widzą jakieś niedociągnięcia, mają jakieś pomysły na to, w jaki sposób moglibyśmy uatrakcyjnić ten e-tornister, proszę o tym mówić głośno, proszę o tym mówić teraz, ponieważ czym więcej wymagań zbierzemy w tym momencie, tym lepszy e-tornister, tym lepsze podręczniki w środku będziemy mieli we wrześniu przyszłego roku. Oczywiście
To nie jest koniec, wrzesień przyszłego roku, ponieważ zamierzamy pracować nad funkcjonalnością e-podręczników prawie do samego końca projektu, czyli do czerwca 2015 roku. Oczywiście nie jest również prawdą, że te wszystkie wymagania, które od Państwa zbierzemy, zrealizujemy hurtowo w jednym momencie, na przykład we wrześniu przyszłego roku. Ten proces tak naprawdę już trwa i w tej chwili mamy wersję platformy 1.0.4. W momencie odsłony była to wersja 1.0.0, czyli już było kilka przyrostów, kilka aktualizacji. Aktualizacje dokonujemy raz w tygodniu i aktualizacje, których dokonaliśmy w październiku, uwzględniają już niektóre wymagania, które zostały zgłoszone przez nauczycieli, przez uczniów po odsłonie e-podręczników. No dobrze, powiedziałem troszeczkę na temat tego, że chcemy wymagań, chcemy zbudować bardzo dobre podręczniki, bardzo dobry e-tornister, ale w jaki sposób do tego e-tornistra zajrzeć? Żeby zajrzeć do środka, zobaczyć e-podręczniki, wystarczy dowolna przeglądarka internetowa działająca pod dowolnym systemem operacyjnym. Wspieramy Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Oczywiście przeglądarka internetowa to nie wszystko, ponieważ potrzebne jest nam jeszcze jakieś urządzenie, na którym tą przeglądarkę odpalimy. Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać wszelkie urządzenia, które są dostępne na rynku, począwszy od smartfonów, przez tablety, PC, e-czytniki, tablice interaktywne i oczywiście mówimy tu nie tylko o sprzęcie z najwyższej półki cenowej, ale również o sprzęcie, który jest najtańszy, który jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców. W momencie, kiedy już wiemy, w jaki sposób zajrzeć do tego e-podręcznika, do tego e-tornistra i oglądać e-podręczniki, możemy się w końcu skupić na tym, jak wyglądają te e-podręczniki, co je charakteryzuje. Przede wszystkim łatwy, intuicyjny interfejs, interfejs, który dzięki zastosowaniu Responsive Web Design dostosowuje się automatycznie do urządzenia, na którym jest odtwarzane. E-podręcznik inaczej będzie wyglądał na desktopie, inaczej będzie wyglądał na tablecie, inaczej będzie wyglądał na smartfonie, ale o tym powiem za chwileczkę. Ważną cechą jest również łatwe wyszukiwanie. Może w tym momencie, kiedy tych treści nie jest dużo, jest ich niewiele, są to treści testowe, nie ma jeszcze wielkiej potrzeby wyszukiwania, niemniej jednak trzeba pamiętać, że w trakcie projektu powstanie kilkadziesiąt podręczników do treści, których trzeba będzie dotrzeć. Dlatego funkcja wyszukiwania będzie zyskiwała na znaczeniu. Bardzo ważnym aspektem jest zwiększenie dostępności i ułatwienie powszechnej edukacji osobom z dysfunkcjami. Mówimy tutaj o osobach niewidomych, niedowidzących, niedosłyszących oraz niesłyszących. Nie jest to rzecz łatwa, aby zapewnić taką funkcjonalność. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to rzecz już gotowa. Tak naprawdę zapewnienie dostępności jest procesem. Procesem, który w każdej iteracji sprawia, że podręcznik jest łatwiejszy w odbiorze, jest możliwy odbiór przez większą rzeszę uczniów i nauczycieli. W zakresie zwiększania dostępności współpracujemy z szeregiem instytucji, które na co dzień zajmują się właśnie tymi zagadnieniami. Mimo to, jeżeli chodzi o opracowanie sposobu, w jaki moglibyśmy zwiększyć dostępność niektórych treści, zadanie nie jest trywialne. Przykładem mogą być chociażby wyrażenia matematyczne i zastosowanie do nich odpowiedniego, zrozumiałego dla wszystkich alternatywnego tekstu. Jest to ważne szczególnie dla osób niewidomych. Wszystkie treści, które znajdują się w e-podręcznikach, są powiązane z podstawą programową, po to, aby nauczycielowi było łatwiej realizować swoje zadanie.
I oczywiście to, co jest najważniejsze, tak naprawdę te wszystkie funkcjonalności to nie są nasze wymysły, to jest pochodna tego, co słyszymy od uczniów, co słyszymy od nauczycieli. Od samego początku projektu pracujemy z uczniami, pracujemy z nauczycielami, uważnie wsłuchujemy się w ich wymagania. Powiedziałem, że do zajrzenia do naszego e-tornistra potrzebna jest przeglądarka internetowa. Oczywiście rzeczywistość jest taka, że mimo postępującej komputeryzacji dostęp do internetu nie zawsze i nie wszędzie jest możliwy. Co wtedy? Wtedy możemy skorzystać z jednego z formatów, które opracowaliśmy specjalnie do pracy offline. Można pobrać i czytać e-podręcznik w formie EPUB, można pobrać i wydrukować e-podręcznik w formie PDF-a. Oczywiście nie chcieliśmy, aby te pobrane PDF-y, pobrane EPUB-y stały się samotnymi wyspami, dlatego dzięki technologii QR Code stworzyliśmy pomost, który umożliwia uczniowi ponowne wrócenie do wersji online w momencie, kiedy będzie miał już dostęp do internetu. Wystarczy, że wyjmie urządzenie mobilne, które jest podłączone do internetu, zeskanuje QR kod, który znajduje się na wydruku i wskoczy w wersję online, gdzie będzie mógł na przykład rozwiązać ćwiczenie interaktywne. No dobrze, ale jak w takim razie wygląda e-podręcznik, skoro mówimy o tym, że jest odtwarzalny na różnych urządzeniach, jest emitowany w różnych formatach. Oczywistym jest, że nie ma możliwości zapewnienia identycznego wyglądu, identycznej funkcjonalności w tak skrajnie różnych środowiskach jak wydruk w przypadku PDF-u i desktop w przypadku wersji klasycznej. Dlatego na różnych urządzeniach, w różnych formatach emisyjnych podręcznik jest ten sam, ale nie taki sam. Ten sam oznacza, że dążymy do tego, aby treść przekazana przez e-podręcznik była tą samą treścią, niezależnie od metody, w jaką po ten e-podręcznik sięgniemy. Natomiast nie taki sam oznacza, że w zależności od tak naprawdę formy prezentacji urządzenia, podręcznik może wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o treści, każdy podręcznik może wyglądać również inaczej ze względu na to, że pochodzą one od różnych partnerów wywodzących się z różnych dziedzin. Specyfika przedmiotów jest również inna i trzeba uwzględnić dodatkowo poziomy edukacyjne. Najprostsze różnice może być to po prostu wygląd podręcznika, czyli inny styl, w jakim jest wyświetlany podręcznik od biologii czy podręcznik od chemii, a inny styl, w jakim wyświetlany jest podręcznik do treści polonistycznych. Różnić może się również interfejs i to jest ważne szczególnie w przypadku poziomu edukacyjnego. Inaczej interfejs będzie wyglądał dla ucznia nauczania początkowego, czyli klas 1-3, inaczej będzie wyglądał dla ucznia, który jest już w szkole ponadgimnazjalnej. Ze względu na specyfikę przedmiotu różne mogą być aplikacje interaktywne. Nie tyle mogą mieć różną treść, co różne w ogóle silniki, dzięki którym aplikacje można uruchamiać. W przypadku matematyki może to być GeoGebra, którą zaprezentował tutaj kolega w poprzednim wystąpieniu. Różnić się również mogą treści podstawowe, treści tekstowe. W przypadku, nie wyobrażamy sobie na przykład podręcznika matematyki bez wyrażeń matematycznych. Z kolei chemicy nie wyobrażają sobie podręcznika do chemii bez możliwości zaprezentowania struktur molekularnych. Dlatego podręcznik w zależności od przedmiotu może, a nawet będzie tak naprawdę wyglądał inaczej. I to nie tylko w zależności od przedmiotu, ale również w zależności od poziomu edukacyjnego, dla którego jest przeznaczony. Nie możemy również zapomnieć o jakimś kompromisie między efektywnością a efektownością.
Nie możemy sprawić, że platforma, czyli nasz e-tornister, będzie przeładowana multimediami, będzie w jakiś sposób odciągała wzrok ucznia od treści, na której powinien się tak naprawdę skupić, żeby nastąpiła taka sytuacja, w której tak naprawdę treść stanie się tłem dla platformy, a nie na odwrót. Nie możemy również dopuścić do sytuacji, w której poprzez przeładowanie multimediami sprawimy, że e-podręcznik będzie wczytywał się bardzo wolno. Jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy dostęp do internetu nie jest szerokopasmowy. Pokażę Państwu w tej chwili, jak wygląda e-podręcznik w tych różnych formatach emisyjnych na różnych urządzeniach, więc zacznijmy od formatu klasycznego, przeznaczonego na Windows, OS X, Linux. Wspieramy przeglądarki internetowe takie jak Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox. I to wszystko jest przeznaczone dla wersji klasycznej, czyli wersji odtwarzalnej na laptopie, desktopie, tablicy interaktywnej. Ten podręcznik wygląda wtedy w ten sposób. Widzieli już Państwo ten widok w poprzednim wystąpieniu na platformie. Nie widzieli Państwo jednak widoku e-podręcznika w przypadku urządzeń mobilnych. Mówimy o smartfonach, o tabletach. W tym przypadku mamy mniej miejsca. Wspieramy platformy takie jak Android, iOS, Windows Phone. I tak wygląda e-podręcznik w przypadku wersji mobilnej. Te dwie wersje są wersjami dynamicznymi, czyli można w tych wersjach korzystać z ćwiczeń interaktywnych, można w tych wersjach korzystać z GeoGebry, z animacji. Natomiast nie możemy zapomnieć o wersji offline, czyli wersji w PDF-ach przeznaczonej do wydruku na smartfony, tablety, laptopy czy też desktopy. I tak wygląda wersja PDF. Jest to ta sama treść, niemniej jednak nie jest taka sama. Jeżeli chodzi o czytniki e-book, mamy format EPUB. Wygląda on w ten sposób. Dużo osób zadaje nam pytanie, dlaczego EPUB jest czarno-biały, nie jest kolorowy. Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ ten format emisyjny został zoptymalizowany pod konkretne urządzenie, jakim jest czytnik e-book. Obecnie prawie każdy czytnik e-book wyświetla książki tylko i wyłącznie w kilkunastu odcieniach szarości. Więc nie ma potrzeby przeładowywać tego formatu po to, żeby zajmował więcej miejsca w urządzeniu, po to, żeby dłużej ściągał się z internetu, po to, żeby dłużej wyświetlał się na tym urządzeniu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w przyszłości wygenerowali format EPA w wersji kolorowej, ale jeszcze w tej chwili technologicznie społeczeństwo nie jest na to gotowe. Przepraszam, pozwolę sobie wrócić jeszcze do tego slajdu. Proszę zwrócić uwagę na dwie ostatnie ilustracje, które tutaj Państwo widzą, ponieważ treści, które są na nich przedstawione, będą nam towarzyszyły do końca wystąpienia, tylko w innych formach. Będzie to ten sam fragment podręcznika, ale jednak nie taki sam. Jak to wszystko jest możliwe, że podręcznik może być wyprodukowany dla różnych urządzeń, w różnych formatach emisyjnych i z jednego tak naprawdę źródła? Przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby ta reprezentacja źródła abstrahowała od sposobu wyświetlania treści. Tak naprawdę treść, którą mamy zgromadzoną w źródłach e-podręczników, jest to treść, która skupia się tylko i wyłącznie na semantyce. Treść zorganizowana jest w ten sposób, że mamy niezależne treści tekstowe oraz niezależne elementy multimedialne. Powiązane są one między sobą dzięki referencjom. Dzięki temu treści multimedialne, jeden jakiś element multimedialny może być wykorzystywany w jednym podręczniku w kilku miejscach, ale również w zupełnie innym podręczniku. Jeżeli chodzi o organizację treści, to cała treść zorganizowana jest w moduły, które reprezentują poszczególne zagadnienia. Dzięki temu też możemy
używać modułów w różnych e-podręcznikach, tych samych modułów. I w końcu moduły zorganizowane są, zgrupowane w e-podręczniki. Takie e-podręczniki oczywiście muszą zawierać dodatkowe informacje. Są to metadane mówiące na temat etapu edukacyjnego, klasy, do którego e-podręcznik jest przeznaczony, przedmiotu, do którego e-podręcznik jest przeznaczony. Znajduje się tam również abstrakt, dzięki któremu można się dowiedzieć, co jest wewnątrz e-podręcznika. Sygnatura, czyli numer dopuszczenia, co jest bardzo ważne, i inne metadane, które są wspólne, powiedzmy, dla innych elementów. No dobrze, ale co tak naprawdę jest źródłem modułu, czyli treści tekstowej? Jest to otwarty format danych, który jest oparty o XML. Ten format zgodny jest ze schematami projektu Connections, który jest jedną z bardziej popularnych platform, otwartych platform edukacyjnych na świecie. Cały moduł jest to zbiór ustrukturyzowanych semantycznych reprezentacji zagadnień edukacyjnych. Zagadnień takich jak przykłady, ćwiczenia, definicje, reguły, quizy, zadania, które były prezentowane na poprzednim, w trakcie poprzedniego wystąpienia. Tak jak wspominałem, ważne są również referencje do multimediów, których nie ma w treści tekstowej, po to, żeby nie była przeciążona. I równie ważne są metadane. W przypadku modułów metadanymi jest na przykład poziom wymagań, czyli czy jest to treść należąca do kanonu, treść rozszerzająca, treść uzupełniająca. Bardzo ważna, ważną metadaną jest odbiorca treści, czyli czy jest nim uczeń czy nauczyciel. Bardzo ważne jest powiązanie danego modułu z podstawą programową. Ważne jest z powodów licencyjnych powiązanie modułów z autorami. Oprócz tego moduł, wiadomo, ma tytuł, jakiś podtytuł, abstrakt i inne atrybuty. Z boku widzą Państwo reprezentację XML tego samego fragmentu e-podręcznika, który widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Była to wersja klasyczna, która była prezentowana również wcześniej przez kolegę, i na slajdzie, który wyświetlałem wcześniej. Czyli to samo zadanie z... Widać tutaj wskaźnik. To samo zadanie z czekoladkami, z mnożeniem, które było prezentowane wcześniej, inaczej wygląda w PDF-ie, inaczej wygląda w EPUB-ie, inaczej wygląda oczywiście w wersji klasycznej i zupełnie inaczej wygląda w źródle, w reprezentacji XML-owej. Jest to ten sam podręcznik, ale tak jak Państwo widzą po tej ilustracji, już zupełnie nie taki sam. Jeżeli jednak chodzi o multimedia, do których w środku, w e-podręczniku wstawiane były referencje, nie są to pojedyncze obiekty. Tak naprawdę multimedia reprezentowane są w e-podręczniku jako wieloformatowe obiekty multimedialne i interaktywne. Są to obiekty, które grupują zdjęcia, animacje, aplikacje interaktywne, w tym na przykład zadania generatorowe, czy też fragmenty GeoGebry, które widzieli Państwo na w trakcie poprzedniego wystąpienia. Dlaczego są to grupy obiektów, a nie pojedyncze obiekty? Dlatego, ponieważ chcieliśmy zrealizować możliwość wstawienia alternatywy zależnej od tego, czy korzystamy z desktopa, czy korzystamy z urządzenia mobilnego, czy korzystamy też z zupełnie innego formatu emisyjnego, który nie jest już interaktywny. W przypadku jednego WOMI w wersji klasycznej może on przyjąć postać aplikacji GeoGebry, natomiast w wersji PDF będzie to ilustracja zastępcza, która w jakiś tam sposób realizuje cel dydaktyczny, ale wiadomo, z przyczyn oczywistych, technologicznych, nie jest tym samym. Oczywiście, tak jak w przypadku całych e-podręczników, tak jak w przypadku modułów, wieloformatowe obiekty multimedialne i interaktywne muszą posiadać również metadane. Te metadane są bardzo ważne, chociażby ze względu na zapewnienie dostępności. Przykładem takiej metadanej jest tekst alternatywny,
który jest odczytywany przez czytnik w przypadku korzystania z e-podręcznika przez osoby niewidome. Oczywiście wśród metadanych znajduje się również autor, licencja. Dużo metadanych jest uzależnionych tak naprawdę od postaci WOMI, z którego korzystamy. W przypadku filmu może to być, mogą to być napisy dodatkowe, które są wyświetlane w filmie i tak dalej. Tutaj widzą Państwo z boku reprezentację, znaczy nie tyle reprezentację, co obraz z aplikacji redaktora, w której gromadzone są i przechowywane wszystkie wieloformatowe obiekty multimedialne i interaktywne. Są one w jednym miejscu, w jednym repozytorium, dzięki temu wszyscy autorzy w ramach projektu e-podręczników mogą korzystać z tych samych obiektów i mogą wykorzystywać je niezależnie od tego, nad jakim podręcznikiem pracują. Oczywiście, jeżeli ma to sens, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wykorzystał aplikację GeoGebry w podręczniku z języka polskiego, niemniej jednak w przypadku jakichś dzieł w postaci obrazów jest to już bardziej prawdopodobne w przypadku podręcznika do historii czy też języka polskiego. Wspomniałem również o tym, że z e-podręcznika można skorzystać z poziomu zewnętrznej platformy edukacyjnej. Można skorzystać już w tej chwili. Funkcjonalność ta została udostępniona z dniem premiery, czyli 1 października. Wystarczy skorzystać z otwartego, opartego na standardach API, który jest dobrze udokumentowany. Dokumentacja znajduje się pod adresem http://dev-e-podręczniki.pl. Traktuje ona również na temat formatu źródłowego, w jakim zapisane są e-podręczniki i dzięki temu API można dostać się nie tylko do formatu źródłowego, który można przetransformować na własne formaty emisyjne, ale również można dostać się do gotowych formatów emisyjnych, którymi dysponujemy my w tej chwili. Czyli chodzi tutaj o wersję HTML, która przeznaczona jest dla klasycznej wersji platformy. Chodzi o EPUB oraz o PDF. Tak jak wspominałem na początku mojego wystąpienia, ja chciałem powiedzieć na temat tego, co jest możliwe technologicznie w tej chwili w e-podręcznikach, natomiast od Państwa bardzo chciałbym usłyszeć, co można byłoby technologicznie zrobić w e-podręcznikach w przyszłości. Jakie jest Państwa zapotrzebowanie? I na ten temat możemy podyskutować w trakcie konwersatorium, które nastąpi po przerwie. Tytuł konwersatorium, w którym będę uczestniczył, to bodajże technologiczne aspekty e-podręczników. Dziękuję Państwu bardzo.